Miasto czeka na oferty firm, które usuną niebezpieczne odpady z ulicy ofiar Firleja. Zaskakujące odkrycie podczas konserwacji w klasztorze ojców Bernardynów. Dzień dobry, Milena Majewska, zapraszam na informacje. Miasto czeka na oferty firm, które usuną niebezpieczne odpady z ulicy ofiar Firleja. Może to kosztować kilka milionów złotych. Na nielegalnym składowisku przy ulicy Ofiar Firleja znajduje się kilkaset beczek z niebezpiecznymi substancjami. To pozostałości po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach czy opakowaniach z metali rakotwórczych. Składowisko znajduje się na prywatnej działce. Mimo tego przepisy prawa obligują samorząd do usunięcia odpadów. Jako pierwsi o tym problemie poinformowali radni Prawa i Sprawiedliwości na konferencji prasowej pod koniec lipca. Miasto ogłosiło niedawno przetarg na wyłonienie firmy, która podejmie się tych prac. Potencjalne firmy wzięły udział w wizji lokalnej tam na miejscu właśnie przy ulicy Ofiar Firleja. Mieli także możliwość pobrania próbek, inwentaryzacji, zobaczenia, co tam się znajduje. Cała inwestycja będzie kosztowała ponad 10 milionów złotych. Miasto tłumaczyło, że samo nie wygospodaruje w budżecie takich środków, stąd też próba pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Przygotowujemy wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jeden o dofinansowanie 40%, drugi o pożyczkę długoterminową. Mam nadzieję, że w tym tygodniu te wnioski zostaną złożone. Przetarg potrwa do 29 listopada. Władze miasta liczą na to, że uda się wyłonić wykonawcę i do końca roku podpisać z nim umowę. Firma mogłaby wtedy rozpocząć pracę w pierwszym kwartale 2024 roku. Zakończyły się prace przy pierwszym etapie konserwacji szczytu północnego kaplicy Świętej Anny w klasztorze ojców Bernardynów. Prace były współfinansowane przez Ministerstwo Kultury, Mazowieckiego Konserwatora Zabytków i Samorząd Województwa Mazowieckiego. Kaplica Świętej Anny została wzniesiona w stylu gotyckim pod koniec XVI wieku. Przebudowę szczytu datuje się na XVII wiek. Znalazła się tam attyka w formie pozornej kopuły na tamburze z pozorną latarnią. Całość zwieńczona została żelaznym krzyżem. Przed konserwacją cała powierzchnia szczytu kaplicy była zasłonięta współczesnymi cementowymi tynkami i białą farbą. W trakcie prac odnaleziono fragmenty oryginalnej dekoracji malarskiej. Cieszymy się z tych prac, bo one pozwalają nam cały czas wiedzieć, że ten obiekt jest dla nas, pozostaje jeszcze niespodzianką. Jeszcze mamy nadzieję, że wiele ciekawych rzeczy tutaj odkryjemy. W czasie renowacji zostały także odkryte relikty owalnego okna zamykającego niegdyś okulus. Pracami kierowała dr Eliza Buszko. To, co widzimy, powstało na podstawie naszych badań konserwatorskich, odkrywek, znalezisk, które były dla nas ogromną niespodzianką. Ja, pisząc program rok temu, no, wiedziałam to, co wszyscy. Tak? Ta kaplica wyglądała w ten sposób. Była pomalowana białą farbą, była płasko otynkowana. Widzieliśmy w ubytkach, że są tam tynki cementowe, bardzo twarde, ale nie wiedzieliśmy, czy pod spodem są jakieś fragmenty tynków oryginalnych. I rzeczywiście no, była to ogromna radość, też zaskoczenie. Znaleźliśmy fragmenty tu w wielu miejscach na kopule, fragmenty takiej czerwonej, iluzjonistycznej dachówki karpiówki, w lunetach, w płócinach latarni znaleźliśmy tralki, ale też znaleźliśmy dekoracje tutaj w obrębie tego pseudotamburu. Prace konserwatorskie mają być kontynuowane w przyszłym roku. Decyzją komisji kolejnym etapem będzie opracowanie malarskie dolnej strefy zwieńczenia kaplicy. Już po raz 43 w Radomiu odbędą się ogólnopolskie spotkania z piosenką żeglarską Rafa. Miłośnicy szant spotkają się 18 listopada w Domu Kultury i Dalin. Miłośnicy wody, piosenek żeglarskich i szanty klasycznej od wielu lat spotykają się w Radomiu, aby wspólnie pośpiewać i powspominać zakończony sezon żeglarski. Jak co roku na miłośników szant z Radomia i regionu czeka koncert piosenki żeglarskiej i szanty klasycznej. Już w najbliższą sobotę, 18 listopada, zapraszam Państwa serdecznie na 43. ogólnopolskie spotkania z piosenką żeglarską Rafa, które odbędą się w Domu Kultury i Dalin o godzinie 18. Wystąpią 4 refy, Roman Tkaczyk oraz radomski zespół Kliper. Zapraszam.
RAFA to jeden z najstarszych festiwali szantowych w Polsce, a jednocześnie najstarszy, nieprzerwanie organizowany festiwal w Radomiu. W piątek 17 listopada w radomskim amfiteatrze odbędzie się koncert Krzysztofa Ścierańskiego wraz z zespołem New Quartet. Zapowiada się znakomita uczta muzyki jazzowej. Soliście towarzyszyć będą na fortepianie Grzegorz Górkiewicz, na saksofonie Michał Kobojek, a na perkusji Przemek Kuczyński. Najbliższy piątek, godzina 19 w klubie Dzikie Węże. Serdecznie zapraszam. W tym wydaniu to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.